No, znowu się widzimy. A w poprzednim odcinku! A chuj nie powiem wam, obejrzyjcie sobie, a teraz wracamy do filmu. Przyleciała kawaleria, znowu wojsko się wpierdziela między wódkę a zakąskę, więc standardowo. Halo, jest tu to? Do widzenia panu. Ojeju. On jest martwy. Tam jest też snop. No też biegł w moją stronę. Wojsko przeleciało i wysadzić placówkę chyba. Albo zobaczyli, że wyłączyłem generator. Co ty? Zielony szlam, normalna rzecz w kanałach, jakby nie patrzeć. I ogniska z trupów. Okej, okay, tu za chwilę coś wybiegnie, stuprocentowo. Czerwony generator, trup. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś nagle wyjdzie. Coś tak czułem. W dupci. Snorki. Ktoś tutaj też za rogu znowu ognisko. Jakiś śmieszek chce co jakiś czas zapala ognicha. Tam jest zombiak? Tak, tam są zombiaki. Jakieś ognich opalone. W ogóle mam pytanie, bo ja takie zadanie powinienem dostać. Ranking w ogóle. O, naznaczony, pierwszy. A, tak ty brak. Notatki, nie będę sprawdzał. Mapa, zadania. O. Zostań się z laboratorium, znajdź dokumenty z Lab 16, zabij Steeloka. Aha. Likwidacja gry, dobra. Spotkaj się z przewodnikiem. To jest nasz dzisiejsze zadanie. Idziemy się spotkać z przewodnikiem, ze Zdzichem. Z przewodnikiem Zdzichem. Tu znowu jakiś snort mi wyjdzie, prawda? Powoli ta gra staje się przewidywalna. Ała, zginę! Nie, żyję. Żyję. Ty, te kule spadają, ej, patrz. Dobra, nieważne. Nieważne. Ty kurde, te zombiaki mają czułe oczka, bo widzą mnie z daleka. A postanowiłem przy ognisku bliżej, po prostu nie zauważyłem. Snor, pewnie tu też. Nie, nie ma snor. Dobra. Nie ma mapy tuneli, ale słyszę ewidentnie, że coś przeleciało. Powinność może przyszła pomóc badaczom. Albo wojsko wysłano. Tych zombiaków było na samym początku dużo, teraz jest jakoś tak. O, granat. Zajebiście, wezmę sobie. O. Halo. Czy ja jestem po drugiej stronie? Gdzie ja jestem? Ej. Dobra, idziemy prosto przecież. Opa, to jest oszustwo. Sorry. Kopię. Mój Boże, dwa snorki. Ej, to za dużo było troszeczkę. Ale pierwszy dostał od razu headshotika. Poszło bezproblemowo. Prawie. Zapiszę może, co? Jakiś nowy zapisz. Zapis kreatywny XD. Enter nie działa, dobra. Kreatywny zapis. Okej. W ogóle bardzo ciekawa konstrukcja kanałów. Wszędzie ogniska. Skrzynki, palety. Okej, tam jest ten duży. O chuj, idzie duży. Dobra, duży martwy. Ja tak się zastanawiałem, co tak nagle ziemia się trzęsie. Zbyt szybko zacząłeś iść, wiesz? Tutaj mordowałem tych zombiaków z oddali. Się powoli zamienia w jakiś pojebany labirynt. Jakiś labirynt bez wyjścia. Aha, tutaj ten duży by był, co nie? No tutaj wybiegł. Znowu. Zielony szlam, tak, tam leży ten gościu. Halo?
O, jest chyba wyjście. Ten duży chyba się dostał tędy. Rozwalone druty, no, takie dosyć duże pręty. No potem chyba, potem wnioskuję. No tu znowu będą snorki, Jezu. 100% snork tu będzie. No, nie ma. O, drabina. Jak fajnie, ej. Jeeeeeej. Jestem na zewnątrz. Jak miło, ej. Okej, okay, jestem na wyjściu. A tutaj. Ej, ty. Jak tu się. A, po bramce się wspiąłem. Okej, okay, leży. Mam zeskoczyć, ale. Dlaczego oni walą z rakiet, ej? Ja nie pytam. Walą do czegoś z rakiet. Robią rakiet. O, 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 o. Wspaniale naznaczony. Wyłączyłeś emisję i ciągle żyjesz. Muszę cię jednak ostrzec. Wezwaliśmy kilka wojskowych śmigłowców, żeby oczyściły teren z zombie. Lepiej, żebyś się tam nie kręcił, jeśli nie musisz. Jak będziesz w pobliżu, to zajrzyj do naszego bunkra. Okej, spoko. Lecę, stary. Muszę sprzedać kilka rzeczy. O, snork. Kolejny snork. Tam nie było za wiele zombiek, nie wie, za wiele zombiek zostało, ale spoko. Tu była kiedyś powit... albo nie, to mi się pieprzy z tym, z inną częścią Stalkera. Z tym... ze Pyrpeci. No co tam, stary, co tam? Jak tam życie? A, no to dobrze. A handel, handel, mogę coś ci sprzedać, stary? Mam artefaktów. O, tak, tyle ci sprzedaję. O Jezu, wybredny się stałeś, dobra. Ja sprzedaję tam temu gościowi, co nie ma infinity amount of money. Świetna robota naznaczone. Teraz, gdy już emisje są wyłączone, będziemy mogli wysłać nowe ekspedycje i zbadać wcześniej niedostępne tereny. A poza tym, od tej pory będziemy stosować wobec ciebie niezwykle korzystną politykę cenową. Wow, dziękuję, ej. I to się opłaca, o kur... To jest ten moment takie. Fajnie, takie. Teraz ci udostępnimy pół hajsu. Jakby mogę sprzedać shota, mogę sprzedać ten karabin, mogę sprzedać w takim wypadku całą tą amunicję. Całą tą amunicję. Całą tą amunicję. Mogę sprzedać artefakty, których nie używam, czyli slash to, te i to. Dodatkowo ten artefakt ten używamy. Spoko, apteczki. A dobra, niech będzie tyle. I handel, a to jest kombinezon CIA. Kombinezon ten wypłynął w jednym z instytutów badawczych w Kijowie i stanowią świetną alternatywę dla ręcznie robionych kombinezonów stalkerów. To świetnie połączenie kamizelki kuloodpornej, aparatu tlenowego o obiegu zamkniętym oraz zintegrowanego systemu tłumienia pól anomalii. Dzięki świetnemu doborowi materiałów to idealny wybór, jedyną jego wadą jest cena. No, nie powiedziałbym. Szczerze, ale handel. Dobra. Teraz dużo tej amunicji. Jakby handel. To jest wszystko i wyjść. Na razie, dzięki, cześć, pa. Wezmę mój stary kombinezon. W końcu wyglądam jak żołnierz, okej. Mam minus 10% uparzenia, minus 10% uparzenia chemiczne, spoko. Ty. Handel. To sprzedam. Albo nie, coś może się przydać. To no pewnie będę mógł kupić na miejscu, tak mam fuj hajsu. Dobra, dzięki, cześć, pa. Jakby ja mam misję jeszcze, mógłbym parę misji powykonywać. Ale wiem jedno, mam parę misji i to parę misji, które teraz sobie porobimy. O, poczekaj, to mam. Otrzymasz niewielką ilość pieniędzy, jeśli mieszkający na bagnach z norki przestaną przekraczać się mnie i moim kolegom. Czasem, gdy przeprowadzamy eksperymenty kopaletnie, nie możemy się skupić. Jakby to był problem, co nie? Co to? Wait, wait, wait. Coś tam jest, ewidentnie. Lecę jak zwiadowcy. Że zadania. Dobra, mam to. Zabij Strilloka, to jest ten. Likwidacja grupy, zniszcz legowisko pijawek. To jest w ogóle misja daleka, bo to jest misja w innym miejscu. Znajdź karabin rodowy. O, to jest w tym miejscu.
Znajdź grawi, to jest problem taki, że tego artefaktu nie mam. Przynieś unikatowy kombinezon. Aha, to jest tutaj. Likwidacja bandytów zrobione jest. I zabij najemników i bandytów z Rostoku. To jest tutaj. No to to zrobię. A, zniszcz legowisko snorków. Spoko. A teraz mogę to zrobić akurat. Mam taką snajpereczkę, więc sobie bez problemu poradzimy. To jest właśnie snajperka taka. Broń wyborowa to się nazywa na poważnie. Na początku trzeba zlokalizować snorki. No, zombiaki się zrespiły. Jakby trzy snorki widzę. Halo, śnolki, one mogą mnie zabić na kilka hitów, więc to jest niebezpieczne, to się zapuszczać. Tam są zombiaki, już nie widać. Jezu, wjebał się we mnie tak totalnie, jak zabić paskro. Zostaw mnie w spokoju, ja tutaj... Brytek. Jezu. Poczciwe są te ustoty tutaj. Okej, okay, likwidacja grupy, spokojnie. Pieprzamy stąd, bo zabijanie tych potworów za wiele mi nie daje. Poza reputacją oczywiście. Ja stąd zwalam, do widzenia. Tu. Witam i o zdrowie się pytam, tak? Ej, stary. Spoko. Kolejna, tak. Kolejna misja. No jaka ta misja była? Daj mi. Przynieś unikatowy kombinezon. Dobra. Tam paru wojskowych się kręci, tak? Ja za chwilę zobaczę, ile tam wojskowych się kręci, bo helikoptery już odleciały. Mamy do ciebie sprawę. Niedawno wynajęliśmy stalkera, żeby dostał się do laboratorium. Zauważyłem, że ma niezwykły kombinezon, który wydziela odczuwalne ciepło. Stalker powiedział, że kombinezon leczy rany, a teraz się okazuje, że Stalker nie wrócił z laboratorium. O nie, nawet tak nie myśl. Nie myśli. My nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Jego kombinezon prawdopodobnie ciągle tam jest. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł go zbadać. Spoko. Aha. Gdzie on jest? Że leczy rany, zajebiście. Oni mają chyba zamantowane takie, żeby się to te. Wlazłeś tu już? Spoko. Co to jest? Blask księżyca. Łocie, panie. Biorę. Dobra, i ja wracam już normalną ścieżką. Widzenia! Coś tam pierdolisz, nie wiem. Dobre, nie mogę was zabić, rozumiem, że broń jest. Patrz, handel. A nie mogę ci tego sprzedać, bo to byłby jakby ostrzał w potylicę. Przyrzętów swoje zlecenia, kombinezon ducha, kombinezon. Dzięki! Spoko, handel. To kupię coś lepszego, rozumiesz? Czego ja mam tutaj za artefakt? A, ten artefakt mam sprzedać. Dobra, jeszcze taki jeden artefakt. To sprzedam. Dobra, wychodzimy sobie. Nigdy już nie wracamy, bo już to sprawdzałem. Ja już więcej zadań tu nie mam. Likwidacja grupy, znajdź karabin rodowy, znajdź artefakt, likwidacja grupy bandyta, likwidacja zabij najemników i bandytów ze stoku, spotkaj się z tym, likwidacja grupy, zlikwiduj zombie. A ja cię, panie, jeszcze raz tam muszę wrócić, już wrócę, żeby mieć nagrodę z tego przynajmniej. Jeszcze jedno, zabiłem ci zombiaki, hip hip, hurra. Chodź. To nie jest zlecenie od niego, wait? To jest zlecenie od kogo w takim wypadku, ej? Ja cię panie od barmana.
Albo tego, troszeczkę był w rogu. A tam nie wiem. W końcu koniec z Jantarem. Ja już tu więcej nie wrócę. Albo dostanę misję i wrócę jednak. Who knows. Tak, chciałbym, już przeszedłem ten poziom. Ja chcę już do domu. Do dziczy, wracasz do dziczy, stary. No ja taki, no super. Gdzie ty chcesz zniszczyć legowisko dzikich psów, co? Dobra, zniszczę przy okazji, kurde. To będzie odcinek wykonywania zadań. Sorry. Jakiś odporniejszy te psy, o kur... Dobra, jednak rozwiązujemy to po mojemu. O, fuck, zagryzą mnie za chwilę. Nie ma. Nie no, celniejszego nie ma ode mnie. Dobra. I to wszystko tylko po jedną rzecz. Po to. No, nie no, to dobre! Może się nawet zrobić. To był najdziwniejsza rzecz, jaką jak na razie widziałem w tym odcinku. Zamiast zombiaków tu były niby psy. A tu cały czas płoną te zombiaki, jak one biedne. Faktycznie, bardzo dobry w sumie oddzielacz od świata prawdziwego. O chuj, Jezus, mamy dobra, sobie dobre. Tu pamiętam, że nic nie było. Ktoś... Okej. Oko, tu też nic nie ma. Dobra, coś było, przepraszam, Jezu. Sorry, że żyję. Warte, tak, zajebiście. Oko, wydostaliśmy się z Jantaru. Jak widzicie, przejście z Jantaru do czegokolwiek albo do Jantaru to jest problematyczna rzecz ogólnie. O tyle problematyczne, że się już nie chce wracać. O? A? Oni mnie zauważyli chyba od razu, ten wyczuli mnie węchem. Nie, oni psy wyczuli. Najemnicy. To są najemnicy 100%. Słyszę ich nawet. Teraz podgłosiłem grę. To jest najemnik, ja mam tłumik przynajmniej. Dobra. Czy mi się wydawało, czy on był na... ten? Na... Widzę cię, starej. Aż tam wejdę, jak pozabijałem, to przynajmniej zobaczę, co mają. O Jezu. Aż noc mnie zaświęcił od tego, tej całej walki jej. halo? Dobry? Jak nie dadzą mi na tą broń zamienić jakiegoś Uzi, bo to taki ten secondary weapon. Czyli ten pistolet jest bezużyteczny. O, widzę go. Dobra, oboje nie umiał strzelać. No, nie umie strzelać, ewidentnie. Ale z psami se radzi, Dobra ochrona przed psami, tacy najemnicy. O, co zostaliście w... O, fuck, dobra. Sorry. Ja cię, ale się zaszliśmy. Ty, panie, inteligentny, jesteś inaczej chyba. O, przynajmniej do nabojów mi dał, dziękuję. Nic. Bandaże, o.
Najmniej do moich do pistoletu odzyskuję. O, zajebiście. Zdobądź artefakt. Nowe informacje o zadaniu. O Jezu, kolejne jakieś zadania, zapychacze. Boże jedyny. Dzikie psy. No tak, bo tu jest w ogóle cały... Się ganiają pieskie. Użyły się chyba na mnie. Chłopak, dobra. Ale się fajnie położył prawie. Po co mi ta amunicja, jak z niej korzystam, jak mogę pozabijać parę psów? Pozabijać psy, no. Każdy kto kocha psy. Ty chuju. Jak ty możesz zabijać psy? One się na mnie rzucają. To jest obrona. Nawet dla tych obrońców psów pokażę, że zabijam je humanitarnie nożem. Patrz. Dobra, jednak nie mam tyle czasu. Poczekaj. Szkurde, no. Wracaj tu. Dobra, nieważne. Okazało się, że jestem przeciążony. Co mnie przeciąża? Ej. Kiełbasa podnowecka. Chciałem humanitarnie psa zabić i mi spieprzył, no. I teraz kogoś zagryzie. Wszystko przez tych ludzi, co chcą chronić te psy. To wasza wina jeszcze. Że one są pod ziemią, to ja się idę zakopać pod tą ziemię. Ewidentnie te psy zrobiły sobie legowisko w najlepszym miejscu. Aro, Arasza. Ewidentnie się respiłyście. Tak, bo ten próg jest dla was ostatecznym. Opak, one nie ściemniają, one okręgą to. Upa. Sorry. Mam granaty, to użyję. Nie działa, nawet zabiłem kogo. Opa, dobra, nie gryźcie. Utykaj! Dobrze. Wróć po nagrodę, bo zabiłeś psy. Znakomicie. Jaka jest nagroda? Brak jej, to jest twoja nagroda. Możesz się poczuć lepszy, ponieważ przysłużyłeś się powinności. Dokładnie, mimo takie wypierda. Typa! Tam są ci najemnik z celam. Nic się nie działo, te granaty to w ogóle. Nie. Ty on się obraca, On skanuje teren. Sorry, pobawię się z remontem. Bandyta, what the fuck? To są bandyci, Zostaje M-ki chyba. Jego łeb się schował za betonem. Okej. To sprawa. Wytłumaczcie mi to, Kurde, i spieprzył. Wracaj tutaj, spojrzałem, to nie koniec rozmowy. Cały magazynek musiałem do niego wyładować. Nie wiem, M-ki zawsze mieli, dobra. Ten miał nawet kałacha. Oj, kiełbasę pod wawelką. A, to doceniam. To był inteligentny bandyta, miał kiełbasę, a ten miał chleb. Znaczy miał chleb i kiełbasę tam w tym dodatku, więc to był najlepszy bandyta, ich wódz moim zdaniem. Miał najlepszy staw. Kiełbasę pod wawelką. Powiedzcie mi... No bo co jest lepszego niż kiełbasa pod wawelką, co? No, wejdę sobie na tą wieżę. Ewidentnie jest bezpiecznie. Zginęło tam już paru ludzi. To jest koniec, tak? Ja już wyżej się nie dostanę, tak? To jest wszystko. A jedna drabina. Ja już do tego trupa się nie dostanę. On nawet tam mógł mieć RPG, a ja go nie dostanę. Sprawiedliwe.
Dobra. Idziemy wybić tych najemników. Why not? Nie się. Są na wyjściu. Są teraz neutralnie. Albo to nie oni, tylko armia powinności, kurde, raszująca. Misza obiobiolidala. Ta armia powinności raszuje. Raszuje przez wejście. Co? Też. Armia z Darkerów, dobro! Cześć grzechu! Jak mnie zobaczyli z bronią, to mają takie: o ty chamie, masz broń. My też mamy broń. Rzuć broń. No logika. Cie... Przepraszam? To ty, kurde, no właśnie bardzo widzę, że to ja. O, idę zgarnąć sobie artefakt, because I can. Teraz mam pytanie. Niedaleko stąd w Rostoku jest banda najemników, skumplowali się z bandytami i teraz planują zablokować przejście przez fabrykę. Nie muszą chyba wyjaśnić, że to problem, który trzeba natychmiast rozwiązać. Kolesie z powinności kilku weteranów już się tam wybrało, żeby dać im nauczkę, ale od jakiegoś czasu się nie odzywają, więc może ten wybierz się tam i sprawdź, co się dzieje. Może dobrze zarobić, możesz dobrze zarobić. Ewidentnie nie zabiliście wszystkich. Przyszli, dzień dobry. Dobra, puść. Kurwa, przepuśćcie mnie, błagam, no. Znajdź karabin rodowy i zabij tamtych gości. Wyruszacie dupę? Wyruszcie dupę, błagam. Dziękuję, że mogę przyjść, że mogę się wspiąć tutaj. To jest ten kombinezon jeszcze jest taki stalkerowski. Paka! Przepraszam. O nie! To jest koniec! Nie wydostaniesz się. Armia powinności przyszła i zablokowała tunele. O, krzaki, zajebi. O, gdzie ja się wpierdzieliłem? Do widzenia, jednak spierdzielam z tych krzaków. Dojdź do widzenia. No, musi. O, ale śmierdzisz promieniowaniem, zdzichu. Nie. Chodź do mnie. Kurde, wszędzie te fabryki tylko. Jakieś nie ma... Oni tam wleźli i oni za chwilę umrą. To jakby co, ja nie biorę odpowiedzialności, ewidentnie. Ewidentnie mają troszeczkę nie po kolei w mózgu. Coś się tam... Na drodze głowa-mózg się zepsuło. Naprawdę, krew-mózg, coś tam, wszystko tam się popsuło, w ogóle wszystko. Ewidentnie. I oni teraz umierają. Tam ewidentnie teraz krzyczą: nie, promieniowanie, jacy my byliśmy głupi. Jakby ja nie mogę im pomóc, jakby nie mogę im wydawać rozkazu. Jakby się zesrałem tym dźwiękiem, ej. To było najstraszniejsze rzecz, jaką ostatnio usłyszałem. Armia szczurów zabitych przez anomalię. Nie fajnie. Nie umiesz skakać? Nie, to nie nasz problem. Dzień dobry, to jest Stefan. Co to jest za broń? Ej. Ja chcę wiedzieć, jak to trzepie. Nie, słabo. Dobra, muszę coś zrobić. Jest chleb. To znaczy pod bawelską. Pod bawelską da ci energię. Wiecie co, plus dla obok. O, lepsza wersja. Wezmę se. No teraz jest chyba lepiej, co nie? Dostałem Digla. Czuję się lepiej wyposażony.
Skocz gdzieś! Ty beztalencie! Ewidentnie tu nic nie ma. Ale warto było przejść. Dostałem digla. Jakby to jest na tym poziomie, ten karabin rodowy. To jest tutaj, on podobno stracił ten karabin rodowy na rzecz pijawek. Kurde, on tutaj jest ten karabin rodowy podobno. Tu nic nie ma. Jeszcze znalazłem trochę amunicji i digla, więc podręczna broń level 2. Nic nie ma. Nic ewidentnie nie ma. Ci stalkerzy się rozdzielili, czy po prostu tak mało ich przeszło? Czy po prostu są tylko stalkerzy? Nie. Aż było brawo, rzuć broń, ty ten papis. Coś... Zajebiście. Zajebiście. Druga rzecz, mam pytanie. To jest, znajdź karabin rodowy. Powiedz mi, co ty go zapodziałeś, co? Gdzie ty nim rzuciłeś, gdzie ty się zesrałeś na widok pijawki, jakby co z nim zrobiłeś, bo ja ewidentnie nie ogarniam, gdzie ty to mogłeś rzucić, tak? Best. Oni do psa strzelają, 100% to akurat. No to jest wejście jakieś. Moja postać jest dosyć chuda, ciśnie się wiele miejsc. O, już bałem się, że utknęłem. W tym samym momencie mówię, że wciśnie się wiele miejsc, co nie? Mój pomysł był, że to tam jest ten karabin rodowy, tak? Tam będzie pijawki, coś w tym stylu, bardziej rozwinięty system cave'ów, coś w tym stylu. No, to okazało się, że byłem w błędzie. Sorry koleś, twój karabin rodowy przepadł. Ach. Nie dlaczego umarł, bo... Nie wiem jak w ogóle się tu znalazł, ale... No nie żyjesz, nie żyjesz. Zadania, gdzie jest znać ten karabin rodowy, znać karabin rodowy? Pokieruj mnie w ogóle do tego zadania, nie wiem. Daj mi... Questa. Co jest ewidentnie mi pokazuje, że to jest niby tutaj, co nie? Ja coś temu nie wierzę. Może teraz, jak otworzę tą szafkę, coś tym będzie. Nie ma! Tak, dobra, jeszcze raz wejdę do tunelu. Boże, jeden. Tunele nigdzie nie prowadzą. Tam ci powinny. Sorry. Ory memory. Ała. Krwawienie, o nie, upadłem na łeb. To na ryj. Nieważne. Czy ktoś widzi jakąś odnogę tutaj? Halo? Odnogę, coś? No tu niby zgubi ten karabin rodowy, ja coś ci nie wierzę, wiesz? Zichu. Na 100% wymarzyłeś sobie ten karabin rodowy, on tak naprawdę nigdy nie istniał. Jakby to jest prawdopodobne. Amunicja, artefakt jeszcze. 100% ten karabin po prostu nie istniał, artefakt daje widzieć. To jest mi nie. Ej. Teraz to zabolało.
Prawie zginąłem od... Zginąłem! Po to, żeby znaleźć ten karabin rodowy, którego... Lubię, zrespił się tutaj, no. Sorry, ale tego karabinku tu nie ma. O, telefon się odezwał, nawet powiedział, to jest pojebane, że tu szukasz, o jest. To nie jest karabin, to pijawka. I powiedz mi, gdzie są pijawki. A coś mi wspominali, że o nie, pijawki są tam, które są mnie zajebać. O Jezu, jestem pizdeuszem, nic nie umiem. Zadanie się nie powiodło, ponieważ wszystko zrobili za ciebie najemnicy, ty debilu. Kurde... Tysiące szczurów tu przebiegło. O mój Boże. Dalej nie wiem, gdzie są te pijawki. Zbyt zmęczony, by skakać. Nie dziwię się, ile ty nosisz na sobie. Szota jeszcze ci wziąłem, jak ja jestem okropny. Nes plus. Ktoś przetrwał. A, ewidentnie jeden przetrwał. Ona idzie. Dobra. Armia powinności. Nie spodziewałem się takiej atencji. Dzień dobry. Andelejty, dzień dobry. O, ale ty bogaty jesteś. Masz dwa kotlety. Ty też jesteś bogaty. Masz to. To już mam jedno. To masz. Jeszcze to. O nie. Za dużo, tak? To masz to. O, handel. Jaki zadowolony. Ty też, kurde, masz te dwa. Te trzy. No i handel. Dobra, ja też będę zadowolony. Już nie będę musiał tego nosić. Chuj, sprzedałem artefakt jakiś mój, prawda? Albo nie noszę po prostu go, bo sprzedałem ten obecny, który noszę. Sorry, poczekaj, masz handel. I patrzcie, robię pyk i od razu jest od razu tak samo, no. Więcej wasz, kurwa, matka nie miała. Nie mam dla wszystkich. Nie mam dla wszystkich. Nie mam. Siepa filitek. Właśnie wróciłem z Natiantaru. Aha, właśnie widzę, kurde. Myślałem, że jak zawsze dam radę coś opylić naukowcom, ale ci zabarykotowali się w bunkrach. Nawet za dnia prawie nie wyglądają ze środka, no chyba, że zjawi się kolejny śmigłowiec. Więc jeśli się tam wybierasz, możesz sobie darować, o spoko. Właśnie wracam z Natiantaru. Na pewno. Jakby... Widzę, jak biegniesz do Jantaru, a nie z Jantaru. No patrzcie. Snork. Jakiś gościu. Jej. Tu była kiedyś pijawka. Na 100% tu była kiedyś pijawka. Albo znowu mi się w mojej główce pięknej coś pomyliło. Tu się mapa kończy. Patrzcie, jesteśmy poza. Kropka nawet już dalej nie idzie. Tak. Wracamy do barmana. Boże, dzięki Bogu. Jezu! Świat obawia się rozrostu zony. Nie obawia się. Świat ma wyjebane na zonę. Wszyscy mają wyjebane na zonę. Cześć. Dobra, już chowam broń. Ile tkwi? Dzień dobry. O, patrzcie, no kurde, jaki mają kącik. Fajnie, mają materacyki, ten to nawet ma łóżko takie. Nie no, wolałbym spać przy ognisku, zanim zdaję odniska. Patrzcie, ci też, troszeczkę biedniej, co prawda mają takie krzaczki. Takie dziwne krzaczki, bym powiedział. Ale zawsze coś.
Ja się przestraszyłem, że on mi teraz jebnie za chwilę headshota, bo... Dzień dobry. Spoko, nie stoję. Ty, halo. Jak mi się to udało? O, no nie mogę. Znalazłeś mu karabin. Brak mi słów, stary. Dzięki, dzięki wielkie. Jestem twoim dłużnikiem. Ocaliłeś mi skórę. Mówię serio, cholera. Masz, weź to. To za wiele. To nie za wiele, faktycznie. 4000 to mało, ej. Ale tyle mam. Nie zapomnę ci tego i mam nadzieję, że kiedyś się odwdzięczą. Słuchaj, coś ci powiem. Koło tego miejsca, gdzie znalazłeś mój karabin, stoi taki dziwny dom zabity deskami. Nikt nie wie, co jest w środku, ale już przez... okna widać, że występują tam anomalie i to w cholerę. Pewnie też są jakieś artefakty, tylko nie wiem, jak się tam dostać. Spoko. No zniszczy go blisko pijawek, okej, on mi dał takie zęty. Chodź, zawsze mam coś ciekawego dla takich jak ty. Spoko. Przed chwilą powiedziałeś coś innego, ty z niej. Moje informacje mogą ci się... No, ja. A więc jak naznaczony? Masz te dokumenty z X-16? Tak. W porządku naznaczony. Teraz musimy tylko uparać się z węglaczem i odblokować drogę na północ. To jak wyruszamy, owszem. Dobra, naznaczony. Masz prototyp ochronny, więc emisje ci nie grożą. Oto współrzędne bunkra. Pamiętaj, że prototyp nie będzie cię chronił wiecznie, więc musisz jak najszybciej dostać się do bunkra pod antenami i wyłączyć zwęglacz. Nie wiem, co się potem stanie, ale na pewno nie będziemy tego żałować. Jedno jest pewne, droga do centrum zony stanie otworem. Musisz tylko dostać się do bunkra pod antenami i je wyłączyć. Zgoda? Jasno. Handel? Ocie panie. Wojskowy kombinezon pancerny i egzoszkielet, dawaj kurde, nie jestem chyba taki bogaty, żeby to kupić. Ewidentnie mój jest lepszy, ewidentnie, nie biorę. Jeszcze pozostanę na swoim pancerzu, bo też czuję, że tam gdzie pójdę, to dostanę pancerz. A ty nie masz amunicji, o nie fajnie, mi się amunicja może w końcu skończyć, nie fajnie, nie fajnie. Nie fajnie. Najwyżej wezmę broń wroga. No, czym jest spełniacz życzeń? O, ciekawe pytanie. Chciałem znać odpowiedź. Jeśli chcesz, mogę ci odpowiedzieć legendę o spełniaczu, ale ile w niej jest prawdy, tego nie wiem. Chcesz posłuchać? No, zapowiada się bardzo ciekawie, dawaj. Legenda opowiada o monolicie, który być może sprawił, że zona w ogóle się pojawiła. Gdy doszło do eksplozji w zonie w 2006, ewakuowali ludzi mieszkających w pobliżu, a ją samą otoczono kordonem wojska. Wszyscy wpadli w panikę, nikt nie wiedział, co się dzieje. Zona zaczęła się rozrastać, a laboratoria polowe nie były w stanie nic poradzić. Masa osób zginęła. Każdy się bał promieniowania, które mogło skazić pół Europy. Minęło kilka lat i pojawili się jacyś narwańcy. Nazywali sami siebie stalkerami. Zaczęli przekradać się przez kordony w przekonaniu, że w zonie znajdują przedmioty, które, dzięki którym się wzbogacą. I tak krok po kroku zaczęli przynosić dziwaczne rzeczy, artefakty i w końcu przerodziło się to dla nich w wyścig. Naukowcy dostali fioła na punkcie tych przedmiotów. Wtedy płacili olbrzymą kasę za każdą błyskotkę, nie to co teraz. No faktycznie, teraz troszeczkę potaniało. Po jakimś czasie zaczęło krążyć pierwsze opowieści... o tym, co kryje się w głębi zony, po palącej się elektrowni jądrowej. Wtedy też jeden z weteranów opowiedział nam historię monolitu, który miał ponoć spełniać życzenia. Szkoda, że nie wiedziałeś tej histerii. Doświadczeni trzeźwo myślący mężczyźni zaczęli rozpaczliwie próbować dostać się do centrum. Każdy czegoś chciał od monolitu. Dotarł do nas trochę makabrycznych szczegółów o pierwszym stalkerze, który tam trafił. Powiedz mi więcej. Gdy zona pojawiła się znikąd, wielu ludzi zostało w niej uwięzionych i odciętych od świata zewnętrznego. Większość dosyć szybko umarła, albo kilka osób, ale kilka osób, które szczęśliwie przetrwały, próbowały coś zrobić. Jedna z nich znalazła się kiedyś w pobliżu elektrowni i zauważyła jakieś dziwne światło w środku. Facet nie miał jak wrócić, więc postanowił przyjrzeć się z bliska. Dostrzegł pęknięty dach sarkofagu i wydobywające się z niego światło. Spiął się po ścianie i zajrzał do środka. Wśród odłamków z metalu i od stopionego betonu leżała potężna czarna skała.
To właśnie był monolit. Stalker zdołał się otrząsnąć i wtedy zdał sobie sprawę, że wspiął się bardzo blisko sarkofagu, który był wysoce promieniotwórczy. Przeraził się śmiertelnie, ale przez swój strach wyczuł, że monolit przemawia do niego i przekazuje mu przedziwną prawdę o sobie. Ujrzał w swym umyśle niewiarygodne obrazy. Nieźle. No to tak. Nie wiem, o ile prawdy kryje się w tej historii, ale sęk w tym, że koleś wypowiedział życzenie, które się spełniło, że zona rozrosła się o 5 km. Wydaje się, że za każde spełnione życzenie zona pochłania kolejne połacie terenu, ale to przecież nie powstrzyma takich kozaków jak ty. Zawsze będą starali się przedrzeć kryjące w sercach swe najskrytsze pragnienia. Okej. Okay. Co wiesz o Strayloku? Co wiesz o stalkerze zwanym Quem? Kojarzę faceta o takiej ksywie, pamiętam, że seplenił, trochę dziwak, to na pewno. Gadał o dość siebie i te klimaty, ale ogólnie wydawał się być w porządku. Nie widziałem go w barze od wieków. Co możesz powiedzieć o stalkerze, na którego wywołają ducha? To jest ciekawe. To jeden z ludzi z Triloka. Podobnie jest w stanie wszędzie się przekraść niezauważony. Słyszałem, że sprzątnął przywódcę jakiejś świerniętej grupy, jak oni się nazywali. A już wiem. Dzień sądu. To byli nieźli popieprzeńcy. Tak przy okazji słyszałem, że naukowcy zlecili duchowi jakąś misję. Więc jeśli chcesz go znaleźć, spróbuj w okolicach laboratorium polowego nad jeziorem Yantar. No jakbym tam kurwa nie był. Co wiesz o Strayloku? Z tego co wiem, to doświadczony stalker. W pracy korzystał z północnych wyjść z zony. Tutaj mało kto go widział, ale krążą plotki, że zabrał swoją grupę w samo centrum zony. Ła, wow, dziękuję. Nie. To perek, który dostałem od profesora Kugłowa. Zuch chłopak. Sądzę, że powinność będzie niezwykle wdzięczna za te dane. Oto nagroda. O, dzięki. 5 tysięcy. Na razie. Tak, wiem. Już sprawdzałem twoje informacje. Dokładnie ich brak. Powiedziałem wejdź, nie stój tam. Jak nie zauważyłeś, to wychodzę. Cyk. Ale może jakaś walka na arenie, nie? Właśnie. Dalej. Przecież jesteś już zawodowcem. Już jesteś zawodowcem, na razie, spoko, nie ma. Nie ma. Dobra. Mamy kilka misji. Dosyć prostych. Wolni stalkerzy. Dobra, wolni stalkerzy, no to gdzieś. Dołączcie do powinności. Dobra. Ochrona świata przed złem zony. Wynoś się stąd, stalkerze. Tak, już idę, do widzenia. I tu jest coś Co tu jest? Budka, dobra, fajna skrytka. Teraz mam kilka zadań jeszcze. Jedno zadanie właśnie to jest mózgozłyn, że zabij Strayloka, likwidację grupy. To jest... Gdzie jest ten mózgozłyn? O kurde, dobra, to jest daleko. Dalekie plany. Znajdź Strayloka. Zniszcz legowisko pijawek, to właśnie jest po drodze. I mam... Spotkaj się z przewodnikiem. Ej, właśnie mam nagrodę jakąś tutaj, mogę do wybrania. Może wejdę, mnie może przepuszczą, kto wie. Jakby dostałem zadanie z góry, więc być może. Być może mnie wpuszczą! Who knows? Mogę wejść? Stój, obcym wstęp wzbroniony. Mhm. Tak, powiadomię nas o tobie, ale zanim się puścimy po... Instruujemy cię o naszych zasadach. Są proste. Po pierwsze, nie na naszym terytorium strzelanie jest zabronione. Zamierz tę zasadę po raz drugi, a patrole otworzą ogień. Nawet jeśli uciekniesz, to już więcej nie pojawisz się na naszym terenie. Wszyscy tego dopilnują. Zachowaj się grzecznie, a ominą cię kłopoty. Rozumiem. Coś jeszcze? To wystarczy. Możesz wejść. Spoko. Ja idę tylko oddać questa. Spoko. O, ładnie, kurde, uzbrojeni jesteście. Bardzo mi się podoba. O, dzień dobry. Takiego potwora nie widziałem, tego widziałem. No to po... Głuchy jesteś? Po co tu jesteś? No za chwilę, poczekaj, bo sobie zwiedzam. Witaj, bracie. No nie, czemu przybyłeś? Przyszedłem tu z próby zlecenia. Naboje, granat.
Chciałem, żebyś zrobił jedną rzecz specjalnie dla mnie. Jesteśmy właśnie w trakcie wojny terytorialnej przeciw frakcji Wolność. Potrzeba nam broni potężniejszej od tej, którą dysponujemy. Wolność dysponuje kilkoma rewelacyjnymi granatnikami Bulldog 6. Gdyby ci się udało zinfiltrować ich bazę i wykraść chociaż jeden granatnik, otrzymasz hojną nagrodę. Nie należysz do powinności, więc bez problemu zdobędziesz zaufanie Wolności i przy odrobinie szczęścia zakosisz Bulldoga 6. Mów dalej. Prześlę ci lokalizację bazy Wolności. Musisz znaleźć kuchmistrza, członka frakcji. On wie, gdzie trzymane są Bulldogi 6. Za kołnierz nie wylewa, więc nie zapomnij zabrać tyle wódki, ile jesteś w stanie. No to to jak będzie. Dobrze, spróbuję wykraść Wolność Bulldoga 6. Jakby misja to misja. Ja jestem po stronie tak troszeczkę tej powinności, bo Wolność to hipokryci. Tak samo jakby powinność, nikt tu nie jest dobry. Aha, jeszcze jedna rzecz. Pułkownik Czacha i jego chłopaki nie posłuchali moich rozkazów, postanowili zaatakować bazę Wolność. Bez upoważnienia. Jak sobie pościelasz, tak się wyśpiesz. Pieprzeni samobójcy, nie mieszaj się w ich sprawę. Po prostu spróbuj zdobyć Bulldoga 6, reszta nie ma znaczenia. Okej. Okay. Ander, dobra, cześć, pa. Głuchy jesteś? Po co tu jesteś? Już kurde... Fajne mają takie teczki, takie inne. Bunkier jak bunkier. Fajna ta baza była, dzięki. Ja już. Do widzenia. A w następnym odcinku... Jeszcze nie wiem, bo nie nagrałem, ale za to macie zdjęcie banana. Zadowoleni? Zajebiście, ja też.